Powiedz, ile razy na ostatnich 10 weselach widziałaś mima? No właśnie, dlatego dziś filmik z cyklu Jak zaskoczyć na weselu. Cezary z pięknej, prestiżowej restauracji Belvedere zapytał mnie ostatnio, co zrobić z księgą gości, bo jest piękną pamiątką, jeśli jest wypełniona wpisami gości, a nie pozostawiona w rogu sali z osamotnionym długopisem. Dlatego już tłumaczę, poprawiam makijaż i lecimy. Otóż, elegancki mim, bez słów, wesoły, zaprasza gości do wpisywania się do księgi. To on przyniesie im księgę do stolika, da długopis, pokaże im, żeby się wpisali, a oni, patrząc na niego, obserwują. On pantomimicznie odgrywa scenki i już powoduje, że oni są jeszcze bardziej rozbawieni i bardziej emocjonalni. Serce wpisują się do księgi gości, a o to przecież nam chodzi, żeby się zaangażowali. Nawet ci goście, którzy nie chcą się wpisywać, nic prostszego. Po prostu pokazują, że teraz nie, bo idą tańczyć. Albo odwracają wzrok. Też wystarczy. Najważniejsze, że nawet ci odmawiający mają miłe poczucie w sobie. Mogą do tego potem wrócić. Najważniejsze, że zostali zaskoczeni i pozostawiliśmy im miłe wspomnienie. Jeśli to, co powiedziałem, zainspirowało Cię do tego, żeby tworzyć takie atrakcje zaskakujące z mimem i księgą gości, to świetnie. Właśnie o to mi chodzi. A jeśli potrzebujesz wsparcia przy organizacji atrakcji, zapraszam mimello.pl, artyści do usług, bo nasze życie to cyrk. Twoje też? To już w sumie koniec, ale zapraszam Cię do obejrzenia innych z naszych filmików. Zasubskrybuj kanał, polajkuj, a i wyślij osobie, która powinna to obejrzeć i Ty o tym wiesz. Do zobaczenia.